Witam. Dzisiaj sobie nagrywam taki podcast o gazetach CD Action. No, chodzi mi o takie głównie gazety, co się kupowało kiedyś w kiosku. No i było w nich dużo fajnych, ciekawych recenzji gier, trailerów, zwiastunów. Fajne płyty dawali czasami, fajne gierki do środka, bonusy i tak dalej. Gazeta ogólnie dobra, takie wspominki z dzieciństwa, jak ja to mówię, tak ten vlog nazwę. Zawsze się czytało po szkole, kupowało się w kiosku ją za różne ceny, miała kiedyś 20 zł, potem 15, teraz jest za dychę, ale chyba bez płyty, nie? Bo już tak za bardzo ich nie kolekcjonuję. I pamiętam te stare płyty, że 4 CD były w środku, później była jedna albo dwie DVD, a później gry były elektronicznie. Ogólnie fajna gazeta, fajnie pisana, z humorkiem, wszystkie recenzje dobrze pisane. Co tam dalej? Fajny był kącik na luzie, różne takie śmieszne rzeczy były, bonusy z tyłu. Dużo też było informacji z świata technologii, elektroniki, czyli z tyłu były na przykład jakieś monitory z różnymi matrycami, IPS, VA, TN, karty graficzne dobre, najnowsze wtedy, testy kart graficznych, testy procesorów. No ogólnie polecam tą gazetę CD Action, jest bardzo fajna gazeta. I chyba wrócę do czytania tej gazety znowu. No i to tyle by było. Kurde, aż się zacięłem.